No. Kamery poszły, dobra, przejdziemy, prawciutko. Witamy serdecznie Opakol TV. Jest dzisiaj z nami chyba największa gwiazda w Poznaniu, w Wielkopolsce, może nawet i w kraju. Niepokonany na ringach sztuk walki. Ile to już miałeś walk? 14. Ile wygranych? Wszystkie. No właśnie, do tego futbolista amerykański, w jakiej drużynie grasz? Kozłów Poznań. Bokser? Oczywiście. Raper? Oczywiście. Czego jeszcze nie wiemy? Nie, no wszystko, nie? Ogólnie wiecie od mnie. To już jest to, co powiedziałem, czy jeszcze czymś się zajmujesz? Nie, wszystko, co powiedziałeś. Jeszcze mam firmę z suplementami i odżywkami dla kulturystów, więc jest spoko. Jeszcze słyszałem, że jesteś niezawodnym kochankiem. No jestem, oczywiście. To też prawda? Też prawda. Dobra, fantastycznie. Dobra, bonus. No, dawaj. Opowiedz nam. Zrobimy tak, będę pytał o wszystkie aspekty twojego życia. No, pytaj. I każdy rozdział możemy zakończyć jakąś na przykład freestylem albo masz na twoje strony. Nie no, śmiało pytaj. Dobra. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja historia ze sztukami walki? Kiedy to było, jak to wyglądało? Ogólnie to był rok 2004. Zacząłem trenować we wrześniu. No i jakoś mnie to wzięło ze sobą. No i trenuję teraz ogólnie u Pawła Jóźwiaka, trenuję już 5 lat. W jakim klubie się znajduje? MMA Poznań na Gąsiorowskich. Dobra, powiedz mi, tam trenujesz jaką sztukę walki? MMA, konkretnie MMA, wszystkie sztuki walki. Ale słyszałem, że sprawdzasz się też w innych sztukach walki. No też, no boks, też, box? Dokładnie tak. Tylko? No tylko boks. No. A w kickboxingu się nie sprawdzasz? W Muay Thai, w tajskim? Nie no, trenuję ogólnie MMA i mi jest dobrze z tym, nie? I trenuję w ogóle wszystkie sztuki walki, jakie są możliwe, nie? Wszystkie, jakie są możliwe. Jakie są możliwe, dokładnie. Fantastycznie, to chyba o to chodzi, żeby robić wszystko. No dokładnie, trzeba lubić to, co robi, w jakiejś sztuce walki czuje się najlepiej? Brazylijskim jiu-jitsu. Brazylijskim jiu-jitsu i to jest twoja najmocniejsza strona? Tak, najmocniejsza strona, dokładnie. Brazylijskim jiu-jitsu, czyli... W parterze czujesz się jak ryba w wodzie. Nie, dokładnie, czuję się jak ryba w wodzie, dokładnie. Dobra, powiedz mi, jakie są twoje ulubione techniki, jeżeli chodzi o parter? Ulubione techniki, no... Kurde, zaraz... Bonus, to no. Jesteśmy dzisiaj u ciebie gośćmi, także możesz przedstawić wszystkich, którzy... No, to jest pan Janek, oczywiście. No, dobra. To pozdrawiamy pana Janka. Tak. Pan jest tatą naszego gościa dzisiejszego? Nie jestem tatą. Nie. Dobra, wracamy do rozmowy. Dokładnie. Bonus, mówiłeś, że najlepiej czujesz się w brazylijskim jiu-jitsu. Dokładnie. Jakie techniki są twoimi ulubionymi, które najczęściej stosujesz? No najczęściej stosuję łamanie łokcia. Łamanie łokcia. Jaką techniką? To jest kimura. Kimurą, tak? Kimura, dokładnie. Powiedz mi, i tak zazwyczaj kończysz walki? Tak, zazwyczaj. Ile walk skończyłeś w ten sposób? Trzy. Trzy walki skończyłeś poprzez kimurę, tak? Tak. To jest jedna piąta niecała moich walk, no, ale większość właśnie przez kimurę, nie? I co, zawsze kończyłeś to złamanym łokciem? Czy no nie, skończyłeś... sędzia odklepał, nie? Sędzia odklepał, dokładnie. Czy zawodnik? Nie, no sędzia. Sędzia odklepał. No. Ale nie bije się sędzią, bije się zawodnikiem. Nie. Bije się zawodnikiem i klapał sędzia. Dokładnie. Dobra, powiedz mi, a jeżeli nie kończyłeś kimurą, to jak kończyłeś? Przez balacha albo przez knockout techniczny. TKO. Czyli co? Czyli normalnie powaliłem gościa na łopatki i już nie wstał. Po prostu. W ten sposób. A tego balacha jak robiłeś, to jak się to robi? Może tak wyjaśnisz mniej zaawansowanym. Dobrze. To jest dźwignia na nogę. Tak? I czym ona się charakteryzuje? Charakteryzuje się tym, że jeżeli się dobrze ją założy, to można nogę w kolanie złamać. A z jakiej pozycji robi się taką dźwignię, tego balacha? No z leżącej. Jak z leżącej? No z leżącej, po prostu. Czyli, że kładziecie się i... No nie, no walka w parterze. Jeżeli dochodzi po prostu do tego styku, ja biorę nogę przeciwnika i łamię ją po prostu w kolanie. Często cię to zdarza? Nie.
Czyli dwa razy mi się to zdarzyło złamać. Dwa razy zdarzyło tak. się złamać nogę? Złamać, ale konkretnie złamać, tak. I komu złamałeś nogę? Komu złamałem nogę? No teraz mi to było, trudno powiedzieć nazwiska. No, czy to było na walce, ja czy to przyjmuję. Było na treningu? Nie, raz na treningu i dwa razy na walce. Czyli trzy razy łącznie? Trzy razy ogólnie, no. Złamałeś komuś nogę? Tak. Powiedz mi, czy te osoby po tych złamaniach nóg powróciły do sportu? No powróciły, na pewno. Powróciły. Jak, powiedz mi, jak zabrać się za coś takiego? Jak się nazywa ta technika? Dźwignia Balacha, o co ci chodzi? No czy... to z tym łamaniem nogi. No dźwignia Balacha, no. I to jest łamanie nogi, tak? Tak. A jak się na przykład, a można to samo zrobić z ręką, czy nie można? Można. Można? Jak się to wtedy nazywa? To jest kimura. Aha, w ten sposób. Dobra, to już wiemy, mam nadzieję, bo później zrobimy konkurs z tym. No, nie, no oczywiście. Dobra, powiedz mi, no i jak wygląda łamanie takiej nogi tym balachem? No po prostu zakładam nogi na nogi, no i łamię, nie? Czyli ty to robisz nogami czy rękami? Nie, nogami. Nogami łamiesz komuś noga? No, dokładnie. Szczerze ci powiem, że nie potrafię sobie tego do końca wyobrazić. To chodź, ci pokażę. Tak? Dobra. To pokażesz mi, jak to wygląda? No oczywiście. Dobra, to mała przerwa. I tu kolega będzie pokazywał, jak wygląda łamanie nogi. Dobra. Buty mamy ściągnięte. Dobra. No. No i co? Tak, no, wszystko powolutku, spokojnie, żeby się nie zrobił krzywdy. No. Z takimi kolosami się zobaczyłem. No, i co darmo zrobić? Nie, no to... Zróbmy to tylko, żeby to pokazać po prostu naszym widzom, jak to wygląda. Co mam zrobić? Biorę tak cię. Stawiam nogę. No. I mam jeszcze nogę. Ale nie chcę ci złamać. No. Mam pociągnąć? Żeby było łatwiej, teraz się już położę. Podam tobie już tą nogę. Wygląda to mniej więcej tak. Dobra, teraz się tak położyłeś. No nie, no. Ty nie złamię. No, no, dobra, no. Na przeciwnik możesz się położyć, różnie. No wiem, no. I tak ją łamiesz, tak? No. Dobra. I tak kończysz walki, tak? Tak. Dobra. Wracamy do wywiadu. Siadamy już. Dobra. Już chuj, możemy siedzieć bez buku. To bonus BGC pokazał nam, jak łamie się nogę, jak nazywa się ta technika? Kimura. Znaczy się Balacha, przepraszam. Balacha. Balacha, tak? Balacha, no właśnie. Dobra, powiedz mi... Jakie jeszcze techniki mógłbyś przedstawić naszym widzom, jeżeli chodzi o... Znaczy się, no ja ogólnie jestem bardzo dobry z samoobrony. Samoobrony mogę ci pokazać wszystkie sztuki walki. Znaczy nie, no rozmawiam teraz o tym parterze, tak jak mówiłeś. No. Także jakieś przedstaw techniki parterowe, chociaż z samego nazewnictwa, żeby wiedzieli po prostu co... Nie, no przeważnie kimura tylko i balacha, nie? Przeważnie tym się zajmuję, A kimura to jest co? To jest łamanie ręki, nie? I to wygląda podobnie jak to, co przed chwilą pokazywałeś? Nie. Zupełnie inaczej? Zupełnie inaczej, tak nogami musisz ten, rękę wziąć tak i tak łamać, nie? Jak to się nazywa? Kimura. Dobra, to będziemy wiedzieli. A jakieś duszenia? Nie praktykujesz duszeń ani? To jest grappling tak zwany. No mów po imieniu, nie? To jest grappling, nie? Wiesz, no jak gdyby ja akurat nie uprawiam sztuk parterowych, no. Tylko inne tak. Ale na pewno wiesz, co to jest grappling. Wiem mniej więcej wiem, co to jest, ale jak gdyby przed naszymi widzami nie mogę się też zgadzać, no ty tutaj jesteś gościem. Dobrze. Czyli duszenia? No duszenia jak najbardziej, nie? Tylko ciężko jest udusić kogoś kolesia, który ma 110 kilo, tak jak ja, nie? No. Ciężko jest. Dobra, a powiedz mi na przykład, jakie duszenia praktykujesz? Duszenia, no różnie, za pleców na przykład, łokciem duszę. Jak za pleców łokciem? No za pleców, no mam ci pokazać. Ale nie, no to masz tu, pokaż mniej więcej. No nie, no biorę tutaj szyję i tu tak trzymam i tak duszę. I można tak udusić Można człowieka? Udusić. Dokładnie. Udusiłeś kiedyś takogoś? Nie. Nie, bo po prostu są silni zawodnicy, nie? Silni zawodnicy. Dokładnie. No dobrze, a na pewno, jeżeli chodzi o sztuki walki, jesteś wysportowany. No jestem, dokładnie. Ćwiczę 3 godziny dziennie. Dobra, to żeby nie być gołosłownym, to moja propozycja jest taka. Tak? Ile ćwiczysz godzin dziennie? 3 godziny. 3 godziny. No ja co prawda nie jestem, nie ważę tyle co ty. No. Ile ważysz? 110. No ja akurat ważę w tej chwili 70 kilo, czyli 40 kilo różnicy jest między... O kurde, 70 kilo nie wierzę. 67 walczyłem. 67? Walczyłem ostatnio. O kurde, nie. Ale... Nie wierzę. Co, to żeby widzowie wiedzieli, co chodzi, to ściągamy koszulki, no? No, możemy ściągnąć koszulki. No. Czy ściągamy w ogóle wszystko? A dobra, ściągamy wszystko. Tak? No, to ściągaj.